Mistrzostwa Polski w technikach jaskiniowych przyciągają co roku do Wojcieszowa chętnych z kraju i zagranicy. Grotołazi rywalizują między sobą o główną nagrodę – złoty karabinek na trasie zbudowanej ze zjazdów i wyjść po linie, tyrolek, trawersów, imitacji jaskini, zacisków i przepinek w stropie, tak zwanych firanek, wlokąc też za sobą zapakowany 100-metrową liną worek jaskiniowy. Stary nieczynny kamieniołom budzi się na chwilę ze swego kamiennego snu. Pierwsze wrażenia z trasy. Lekko zmęczona. Lekko. Spić ci się. I wiesz, że cię w kilku miejscach bezsensownie zamotało. Ale poza tym jest fajnie. Trudno czy łatwo? No, nie jest aż takie trudne. Jak się tam jest, to nie jest aż takie trudne. Tylko trzeba pomyśleć. Thank you.
Pierwsze miejsce zajął Artur Elwirski. GRS PCK Sopot. Izabela Włosek ze Szkoloklubu Dąbrowa Górnicza. Miejsce drugie w kategorii kobiet zajęła Marta Poruszak. Nie mała, ty tutaj wróć, nie uciekaj, pani Marta też. Tak się powiem, jakieś zdjęcie potem będzie. A tam gdzieś jeszcze masz na półce jakieś miejsce na takie kamienie, czy nie bardzo?